nam nie zatruwa życia jak nuda i przeciętność. Na szczęście na taką toksynę zawsze znajdzie się jakieś antidotum. My znaleźliśmy lek o dość wymownej nazwie. Jesteśmy w Antidotum, w Szkole Projektowania i Wykonywania Biżuterii. Właśnie rozpoczyna się jeden z oferowanych kursów, któremu my dzisiaj się szczegółowo przyjrzymy. Rozmawiamy ze współzałożycielką, a zarazem jedną z nauczycielek w Szkole Antidotum, panią Aliną Tyron-Niezgodą. Witam panią. Pani Alino, Antidotum powstało jako lek na nudę, czy jako kolejny krok do rozwinięcia swojej pasji? Na pewno jako krok do rozwinięcia pasji i też jako lek może nie na nudę, powiedziałabym bardziej na byle jakość. Może nieładnie to zabrzmi, ale Polacy mają trochę problemów z estetyką i w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że chociaż w malutkiej części będziemy chcieli temu przeciwdziałać. W takim razie jakie kursy oferujecie w waszej szkole? Przede wszystkim to są kursy złotnicze. Kurs złotniczy jest długim kursem, cały trwa 3 lata. Ewentualnie wersja indywidualna może być krótsza. Natomiast oprócz kursów złotniczych proponujemy też kursy rekonstrukcji historycznych, kursy art kleja, to jest taka ciekawostka dla hobbystów, może nie dla bardzo, nie jest to bardzo wyrafinowana technika, ale dająca możliwość łatwymi sposobami wykonania biżuterii srebrnej albo z innych metali. Poza tym mamy cały dział takich kursów hobbystycznych, związanych między innymi z filcem, z sutażem, z ceramiką, z polimer clay, to jest modelina, z której też można robić biżuterię. W zasadzie do biżuterii nadaje się prawie wszystko do zrobienia biżuterii. Czy wśród uczestników waszych kursów rzeczywiście zdarzyły się takie wybitne perełki, które wypłynęły na szerokie wody? Oczywiście, w tej chwili na topie jest grupa For Women. To są 4 dziewczyny, które zdobywają swoje miejsce na rynku. Dorota Michalska, Martyna Tejwan, Weronika Bachan i Jola Gazda. Będą lada moment na targach Hambury, będzie można je zobaczyć ich pracę. Każda z nich ma swój styl i robi rzeczywiście niepowtarzalną biżuterię i wszystkie skończyły nasze kursy. A co z pozostałymi uczestnikami? Czy oni też biorą udział w jakichś konkursach? Tak, my zachęcamy do tego, żeby uczniowie brali udział w konkursach takich ogólnodostępnych i sami też organizujemy 2 konkursy. Jeden konkurs Fresh Metal organizujemy razem z włoską szkołą z Florencji Le Arti Orafe. Jest to konkurs zamknięty, to znaczy tylko ścigają się w nim uczniowie i absolwenci tych 2 szkół. Natomiast drugi konkurs, który robimy, Play Metal Clay, jest absolutnie otwarty, każdy może wziąć w nim udział i bardzo zapraszamy i zachęcamy. Do tej pory ten konkurs dotyczył głównie art kleja, tudzież innych glinek metali. W tym roku otworzyliśmy formułę na wszelkie techniki wykonywania biżuterii. A jakich tworzyw używacie do wykonywania biżuterii? Tak naprawdę w biżuterię można zrobić prawie ze wszystkiego. Oczywiście materiały klasycznie używane w złotnictwie to są przede wszystkim metale szlachetne, ale także metale kolorowe, miedź, mosiądz, brąz, alpaka. Do tego często stosuje się kamienie, cyrkonie, ale tak jak mówiłam, można biżuterię też wykonać z filcu, z sutażu, z modeliny, z przeróżnych materiałów. Gdzie możemy was zobaczyć jeszcze, jak nie w szkole? No przede wszystkim zapraszamy do szkoły oczywiście, natomiast na pewno można nas zobaczyć na targach. Za chwilę jedziemy na targi Hambury do Gdańska.
W maju w Krakowie targi jubinale też odwiedzimy, a później w październiku w Warszawie Złoto Srebro Czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Remigiusz Grodzicki. Prowadzę w tej chwili kurs na czwartym semestrze. To jest kurs, który jest poświęcony jak gdyby automatyzacji troszeczkę robienia biżuterii, to znaczy praca z wykrojnikami, z odlewami, z tego typu technologiami. I w tej chwili właśnie koleżanka za pomocą elementów, które zostały wycięte na wykrojniku, wykonuje broszę. W tej chwili akurat musimy małą korektę wykonać, w związku z tym musi odlutować element, który został wcześniej przylutowany i przełożyć go do świeżo wykonanej blaszki. Także to jest tutaj. Koleżanka siedząca tam akurat robi wisior, który też został wykonany za pomocą wykrojnika. Do środka wstawiony jest element z plexiglasu, który jest klejony w jakiś tam wzór. Całość będzie nitowana. Współpraca. Zaangażowanie. Kreatywność. Bozart. Zawsze po stronie klienta. Przychodnia Lekarska Wołoska prowadzi działalność medyczną od 1995 roku. Przychodnia jest otwarta dla osób prywatnych, jak i firm. Przyjmujemy pacjentów również w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Makroserwis. Dostarczymy Ci świat. Jasmin Cezar Beks. Stworzone z kobiecych potrzeb. Kto jest Ania? Przedstaw się, Ania. Cześć. Co Ania? No co robimy? Rozmawiamy sobie. Czasami coś wytniemy z jakiegoś metalu. A dzisiaj coś wycinacie? Dzisiaj robimy bransoletkę. Tak, lutujemy. Robimy bransoletkę z zawiasami, czyli ruchomą. Czasochłonna praca? No, dla niektórych tak, dla niektórych nie. Dla Ani można powiedzieć, że na razie... Nie, Piotrowi to więcej czasu zajmuje, zanim coś przylutuje, ma z tym pewne problemy, ale radzi sobie. Ani, wybrałaś kurs indywidualny? Tak. Na czym polega taki kurs? I dlaczego w ogóle indywidualny wybrałaś? Dlatego, że wtedy mam Piotra tylko dla siebie. Tak. Oprócz bransoletek, co jeszcze tworzycie na takim kursie? A to jest w zasadzie według, tak powiem, uznania i trochę mojego, a trochę to zależy od uczennicy, która decyduje w tym momencie i wybiera sobie temat, który ją interesuje, a ja muszę sprostać jej oczekiwaniom. W zasadzie tak to wygląda. Te indywidualne zajęcia w większości są dla ludzi, którzy już coś potrafią, a nie dla początkujących, więc... Troszeczkę sobie robiliśmy żarty na początku, ale Ania naprawdę już troszeczkę przepracowała i dzięki temu możemy w ten sposób pracować. Aniu, jak długo już się uczysz? Ja się uczę niecały rok może. W takim razie... Ale indywidualnie tylko, ale dlatego indywidualnie. To jest... Wtedy rzeczywiście wszystko szybciej wychodzi i szybciej jesteśmy w stanie przerobić materię. W takim razie, co już stworzyłaś? Pamiętasz? Tak, stworzyłam kilka różnego rodzaju wisiorków, pierścionki, obrączki różnego rodzaju. Karolowi, spinki do mankietów. Oczywiście ukochanemu wiele par spinek do mankietów. Mam nadzieję, że mu się podobają, w każdym razie je nosi. Pilna uczennica z tej Ani? Tak, bardzo fajnie nam się pracuje.
Dziękuję bardzo. Jeszcze chodzi o kontakt przede wszystkim. To jest bardzo ważna rzecz, że jak się dobrze razem jakby rozmawia i mamy do siebie jakby zaufanie, to praca wtedy też wychodzi dobrze. Dziękuję bardzo. Nasz zagraniczny nabytek, Elisabetta Capello, zajmuje się i uczy również tej techniki robienia korali szklanych metodą Murano Millefiori Lamp Work. Bardzo piękne rzeczy i wychodzą. Możemy zobaczyć. To chyba potrzeba dużo cierpliwości do takiej pracy, prawda? Podejrzewam, nie potrafię tego zrobić. You know this typical Millefiori technique. Mm-hmm. It's basically you pull this kind of canes manually using this torch, and then you cut them and you use to decorate the beads. So you make bead normally with usual technique, and then you decorate with this. So how long it takes canes. To make the cane? Mm-hmm. Few minutes. Just a few minutes. Depends on the complexity of the cane. Mm-hmm. The more layers, the more time. But in this case, I will make something. Do you have to be like really patient person to make things like this? Yes. You need to be rather patient. To jest pracownia repusu. Repus to jest technika dosyć stara, w sumie najstarsza technik, jedna z najstarszych technik złotniczych, polegająca na tym, że za pomocą różnego rodzaju bardzo prostych narzędzi, czyli narzędzi, które nazywają się puncynami, to takie narzędzia metalowe, tak, z różnymi zakończeniami, tymi narzędziami wybijamy blachę, formując i kształtując na różnych podkładach, oczywiście na bardziej miękkich, mniej miękkich, na smołach repuserskich i tak dalej. Ta technika służy do wielu rzeczy. W dawnych czasach służyła do tworzenia chociażby takich rzeczy, jak płaski relief. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że dzięki tej technice można wykonywać tak płaskorzeźby, jak taka. Na przykład taki anioł, który sobie tam stoi, też jest wykonany właśnie tą techniką. Można oczywiście robić dzięki tej technice, wykonywać dzięki tej technice naczynia, patery, wazy, misy. Do tego również służyła przede wszystkim. W dzisiejszych czasach technikę tą wykorzystujemy do robienia biżuterii, znaczy do wykonywania biżuterii. Ta biżuteria jest dosyć specyficzna i zawsze można ślicznie ją rozpoznać po prostu, dlatego że to powiedzieć, najlepiej pokazać, może, dobrze? To wszystko jest wykonywane z pojedynczych kawałków blachy, którą za pomocą młotków i właśnie tych punc kształtujemy w taki sposób. W szkole uczniowie uczą się przede wszystkim technik repusowania związanych z biżuterią, czyli z takimi elementami. Tych technik bardziej skomplikowanych, czyli płaskorzeźb i takich dużych paneli, raczej nie uczymy z tej prostej przyczyny, że trochę czasu na to trzeba poświęcić i jakoś nigdy żaden z uczniów nie miał ochoty bawić się aż tak długo, bo to rzeczywiście jest praca na kilka lat. Czy zapisując się na takie kursy musimy posiadać jakąś wiedzę, czy absolutnie przychodzimy tutaj i uczycie nas wszystkiego od samego początku? To jest tak, że najlepsze zawsze, znaczy najlepiej byłoby zrobić w ten sposób, żeby przyjść pierw sobie na kurs, chociaż podstawowy. Dlatego, że jeżeli nie znamy żadnych, nie znamy jak gdyby realiów pracy z metalem i pracy z technikami złotniczymi podstawowymi, trudno jest wytłumaczyć całkiem świeżym osobom, w jaki sposób będziemy, w jaki sposób pracujemy przy technikach starych. Fantastycznie, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tu w gablocie mamy troszkę przykładów biżuterii wykonywanych przez naszych uczniów i niektórych nauczycieli i możemy zobaczyć, jak bardzo różna potrafi być biżuteria. Od biżuterii takiej wykonywanej klasycznymi złotniczymi metodami, czyli ze srebra, część tutaj jest z bursztynem, jest pierścionek z jakimś kamieniem, z perełką. Tu mamy bardzo ciekawe, bardzo fajne bransolety emaliowane właśnie. Miedziane bransolety emaliowane, robione przez jedną z naszych uczennic. I to jest, powiedzmy, ta klasyka, jeśli chodzi o technologię.
Natomiast inne rodzaje biżuterii również bardzo atrakcyjne według mnie, chociaż może nie tak skomplikowane technologicznie, to są na przykład bransolety tkane koralikami. Niezwykle pracochłonna rzecz. Ostatnio dość modne jest biżuteria z sutażu. To są tutaj te przykłady. Sutaż to jest taki rodzaj sznureczka. I tutaj mamy filc łączony z aluminium, jakieś muszle, też koraliki, sutaż ze srebrem. W zasadzie, no tak jak mówiłam, z każdego materiału można zrobić coś fajnego.